agresja i zachowania agresywne dzieci, główne ich źródło bierze się z ich stanu emocjonalnego, psychicznego, a ten w dużej mierze uzależniony jest od sytuacji rodzinnej. Często agresja bierze się z poczucia lęku, braku bezpieczeństwa, a te lęki, niepokoje są przynoszone do szkoły. Dziecko czasami, zdawałoby się bez powodu, zaczyna zachowywać się agresywnie. Bardzo ważne jest, aby przyczynę tej złości właściwie zlokalizować, nie przyjmować tego, o, on jest na mnie zły, tylko on przyszedł z tą złością. Ktoś, kto jest sprawcą agresji, najczęściej był wcześniej jej ofiarą, czyli jakby dzieci powtarzają zachowania, które kiedyś zastosowano wobec nich. Zachowania agresywne są jakby wynikiem ukąszenia wilkołaka, że ktoś, kto został tym raz ukąszony, prawdopodobnie powtórzy podobne zachowania wobec innych. Rodzi się takie błędne koło, które nie wiadomo jak zatrzymać. Dzieci muszą mieć taką przestrzeń, taki czas i osobę mądrą, otwartą, przy której będą mogły mówić o emocjach i właściwie je ukierunkowywać. Można przecież ćwiczyć umiejętność bezpiecznego odreagowywania złości. Musimy zapanować, odsłuchać spokojnie i pomóc dziecku uświadomić sobie, skąd jego złość się bierze.